No to mamy stację narciarską na Poniczcu. Nigdy tu nie był, więc zobaczymy, jak to tu funkcjonuje, ponieważ mała santoria. Jest 5 lutego 2023, niedziela. Dość spory mróz.
to powiem wam tak, że szału nie ma. Krótko ta trasa. Ja się zaczytał, że to jest 1,3 km, czyli powinno być więcej jak Czantoria, a to jest co najmniej połowę mniej jak Wielko Czantoria, bo my są na małej Czantorii, więc to jest taki stok, po pierwszym razie bym powiedział, stok treningowy. No ale jest stromo, to trzeba przyznać. Szkoda, że jest mgła. No i mało tego tu jest, szczerze powiedziawszy, no ale 4 godziny mamy do jeżdżenia. Czy będzie 4 godziny? Zobaczymy. No proszę, tam jakoś skituli grajza. Cenikierzy idą bez skitulów w kierunku Czantoli Wielki. No dobry pomysł, jak najbardziej. Myślę, że się też tu wybierę na skitury. Dość fajny teren tu widzę. Widzicie, jak te mgły tutaj szaleją. O. Tutaj jest granica polsko-czeska też.
ten głęboki śnieg, bo przecież od lat. No to skończyłeś z Kirajza na Poniwcu. Troszkę ludzi przyjechało, ale nie ma źle. Czy ten stok jest zły? A jak to co niekiedy gadali? Nie. W początku miał wrażenia, że to będzie też Kirajza nieporozumienie. Bo takie opinie wypisał. To są złe opinie, jest tu naprawdę spoko. A ludzi trochę przyjechało, ale że się dowiedział, że do szczyrku trzeba ponad godzinę stać w korku. Że nie ma najgorzej. Ho, 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 ho. Słuchajcie. Zapomnieli odgarnąć schody. I tu nie kleźnią sobą. A, nie kleźnią. Ludzi jest tu trochę. Aut też. Ale śmiało mogę to polecić. Fajnie się jeździ jedna trasa. W zasadzie pogoda typowo zimowo, ludzie zewsząd z Polski, wieska parkować, dojazd też nie ma zły, także nic, tylko jeździć i nie marudzić. A ja już wam gadam dziś o czymcie się i do zaś.